39-letni mężczyzna zmarł na klatce schodowej przy ulicy Gustawa Morcinka. Ciało odnaleźli rano mieszkańcy bloku. Dzisiaj nad ranem, kilka minut po godzinie 5, policjanci otrzymali zgłoszenie, że na klatce schodowej przy ulicy Morcinka znajduje się nieruchomy mężczyzna. Po chwili w to miejsce zostały skierowane służby ratunkowe, jak również patrol. Lekarz niestety w tym przypadku stwierdził zgon. Dzień wcześniej po godzinie 17 przy ulicy Lipowej również odkryto ciało 37-letniego bezdomnego. Po południu otrzymaliśmy informację, że przy ulicy Lipowej leży mężczyzna. Gdy patrol przyjechał na miejsce, znajdowała się już karetka pogotowia. Lekarz w tym przypadku stwierdził zgon. Mężczyzną okazał się 37-letni mieszkaniec naszego miasta. Najprawdopodobniej mężczyzna ten nadużywał alkoholu, ale czy to była również przyczyna jego śmierci, to wykaże prowadzone postępowanie. Problem bezdomności nie omija naszego miasta. Osoby, które nie mają rodzin ani stałego miejsca zamieszkania, na co dzień korzystają z ośrodków pomocy, jakimi są noclegownie. W Jaworznie są aż 4 takie placówki. Niestety nie wszyscy mogą z nich skorzystać, ponieważ warunkiem koniecznym jest trzeźwość. Często osoby bezdomne nie potrafią poradzić sobie z problemami alkoholowymi. To w znacznej liczbie przypadków jest powodem wykluczenia społecznego, które prowadzi do bezdomności. Jesienią, gdy noce stają się coraz chłodniejsze, osoby te szukają miejsc noclegowych w piwnicach i klatkach schodowych. Pomoc w znalezieniu miejsca noclegowego można uzyskać pod numerem telefonu 800 100 022, gdzie od 1 listopada została uruchomiona infolinia dla bezdomnych.